Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale z gry Pokémon Uranium. O kurde, ale się dużo ostatnio działo, dużo i ciekawych rzeczy, bo to nie była walka z żadnym liderem, nic z tych spraw, po prostu walka ze złym doktorkiem, jakby to powiedział Królik Bugs, chyba on tak mówił, doktorku. No i udało nam się wygrać, udało nam się uwolnić przede wszystkim, odzyskać skradziony przedmiot. Myślę, że profesor Bambu powinien się o tym dowiedzieć. W ogóle mamy człowiek cebula, dołączył do naszej drużyny. On jest naszym teraz Pokemonem, tak wygląda. Możecie zobaczyć jego statystyki. Ma w ogóle ability Justified. Kiedy zostanie zaatakowany ciosem typu ciemność, zwiększa się jego atak. No i fałki przede wszystkim pod specjalny atak ma i Speeda. To jest najlepszy atak zwykły, słabo, a szkoda, bo on... chociaż on ma, jak widzicie, bardzo podobny specjalny atak do tego, no ale ma fizyczne ruchy, znaczy no ma Giga Draina specjalnego, atak to dwa fizyczne. Szkoda, że ma mało tych hifajek, ale wbijemy mu efałki, spokojnie. W ogóle, no cóż, chyba powinniśmy iść na północ, dałem mojemu Lavaptorowi Luckiego, tylko po to, żeby stał się silniejszy i w Snowpoint, chcę mówić, to jest nie to miasto, nie w tej grze, dawał sobie radę. W ogóle możecie zostawić łapkę w górę, jeszcze o tym nie wspomniałem, możecie to zrobić teraz. Lantanite Cave. W ogóle, już wiem co wam powiem zaraz. Ten Pokémon. W ogóle na bardzo wysokich poziomach są tutaj przeciwnicy. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, ponieważ uważam, że warto walczyć. Jeżeli przeciwnicy mają naprawdę. Ty gnojku. Knokow. I teraz. Już Lucky Egg nie zadziała, tak jakby, co nie? Nie dostaniemy tego dodatkowego expa. A byłoby dużo z Lucky Eggiem. Extreme Speed, no w końcu, znaczy w końcu. Zastanawiam się, czy warto uczyć. Extreme Speed, wiadoma sprawa, mocny atak z priority. Znaczy mój Pokémon sam w sobie jest szybki. Nie wiem, nie uczmy się. Jak coś, to wrócę do gościa, który mi pozwolił z powrotem nauczyć się tych ruchów. Chciałbym tutaj sobie chodzić z Lucky Eggiem jednak i trochę wbić tego poziomu. Wow, co to jest? I przy okazji poznać nowe Pokémony. To trzeba pamiętać. Jakaś kolarwa, jakiś... wygląda trochę na jednak chyba lodowego Pokémona. Przekonajmy się. Obrywa super efektywnie, czyli raczej jest lodowym Pokémonem. Bardzo dobrze, ale mało expa. Mało expa za tego stworka. Idziemy dalej, szukamy. To jest przejście do dalszej części. Nie, to już jest wyjście. Ale w ogóle, że Team Rocket jest w tej grze, to było ciekawe moim zdaniem, że... A ciekaw jestem, czy oni tylko tak epizodycznie się pojawili, czy będą jednak przez większą, też dalszą część gry. Mi się wydaje, że może epizodycznie, że po prostu chcieli sprzedać im to, wiecie. Barietę, o kurde. O, ten Pokémon to mnie akurat może rozwalić. Mam co prawda Brick Breaka, ale ten Brick Break to jest silny Pokémon. Sam go mam, znam jego... ale mało. Słabo, Yudi. No Lavaptor, no sorry, ale... Aha, Hail. Dostałem się, zastanawiam, od czego on dostał. Myślę, żeby... Dobra, Siphona dajmy. Siphon potrzebuje expa, a nie... Cebula jest na razie na 50 poziomie, to jest strasznie wysoki poziom w porównaniu do reszty moich Pokemonów. No, fuck you, Crosschop. Oby mnie to nie załatwiło na hita. Hail na całe szczęście mnie nie załatwił, a Barietę, owszem, leży. Leży. Boże, przepraszam, wasze słuchawki chyba właśnie zostały zniszczone. Tak mi się wydaje, w ogóle nawet nie zauważyłem jakiego Pokemona przez to użyliście. Znowu będzie Judy na zdrowie, więc od razu mówię dziękuję. Na pewno zobaczę milion takich komentarzy, ale to fajnie, miło mi zawsze, kiedy widzę tego typu komentarzy, że tak wiecie. Widzowie miło nastawieni, piszą od razu. Fajna sprawa. Nie no, w sumie owieczka ma wyższy poziom. Ona nie ma już tego Expressaira, czy ma już, nie pamiętam. Dobra, Cebula, wiesz co, wygraj tę walkę po prostu. Po prostu wygraj tę walkę. Przywal z silnego Drain Puncha. Ja sobie chyba tutaj aktywuję Max Rippera i będę się cofał i leczył, bo nie chcę trenować Pokémonów, które mają 50 poziomy. Wolę mieć jednak jakieś resztę Pokémonów, żeby stała się równie silna, więc trzeba będzie trenować Lavaptora, idąc dalej do przodu. I właśnie, to co chciałem wspomnieć, a zapomniałbym. Ja nagrywam materiał na zapas, więc pewnie mi już o tym pisaliście w komentarzach, ale no nie mam możliwości czytać, no bo na zapas. Więc mogę jedynie powiedzieć, że samemu się dowiedziałem odnośnie mega ewolucji, że mega ewolucje wyglądają tutaj dokładnie tak, jak wyglądają naprawdę, że tylko w trakcie walki się uaktywnia, nie jak Pokémon Blaze, że były na stałe.
I właśnie, żeby to użyć, trzeba mieć keystone. Ja chyba tego przedmiotu, jak zwanego keystone'em, nie mam. On byłby pewnie gdzieś tutaj. No nie mam, czyli póki nie mam keystone'a, nie będę mógł mieć żadnej mega ewolucji. Więc trzeba czekać, aż fabularnie po prostu dojdziemy do momentu, w którym będę mógł zdobyć taki fajny przedmiot. Kurde, tutaj to Pokécentrum jest strasznie oddalone. Trzeba jeszcze schodzić na dół, o nie tutaj, ale jeszcze dalej. No, no daleko Pokécentrum, strasznie daleko. No ale co się nie zrobi, żeby tylko uzdrowić sobie swoje Pokémony. Dobrze, są zdrowe, jest git i lecimy dalej w takim razie. No chciałbym dzisiaj dojść do tego lodowego miasta. Wiem, że droga pewnie krótka nie będzie. A w ogóle, no, w sumie nie wiem po co Ripple w mieście aktywnym, ale niech będzie. Aha, by order of the Thunder Rangers. Dobra, Rangersi to zamknęli po prostu, dlatego tutaj nie można wejść. Dobrze, dowiedzieli się o co chodzi, jest git. Lecimy dalej w takim razie. No tutaj ta jaskinia to jest po prostu chyba taka, żeby sobie... Ej, w sumie to można tak gdzieś tam surfem płynąć. Aha, i tutaj to nie zadziała, bo mamy za niski poziom. Dobra, Lavaptor, słuchaj, ty musisz bić szybko poziom, bo jak nie bijesz, to tutaj używanie Ripple'a. Już są Pokémon na 40 poziomach, fajnie będzie się expiło. Ale na razie nie ma expienia. Tam jest wodospad, nie, to na razie Waterfalla nie mamy. No, użyjemy tego Ripple'a, ale mówię, może minimalnie zmniejszy ilość Pokémonów, ale zawsze ktoś się może... O, na przykład Linkit. Oj, twoja ewolucja wygląda strasznie. Naprawdę. Szczerze. Dobra, miotacz ognia, nie mam nic lepszego, a tutaj jest stat, duża moc, duża siła ataku, no i Linkit pada. Ale przydałoby mi się dużo expa, a za te Pokémony tak średnio, nawet z Lakiegiem średnio. No zdarza się. Tutaj będzie chyba lepiej walczyć, bo to będą takie, powinny być typowo lodowe. The abilities Fig Fat and Full Cut are defensive abilities. No wiem, to jest jedna z abilitek, którą ma Snorlax, a Fitfat, że lodowe i ogniste ruchy mało zabierają. Full Restore, jak fajnie. Wchodzimy więc dalej do jaskini. Przechodzimy dalej tą grotę naszą. Hyper Potion, fajne przedmioty leżą. Dawaj. Gdzie mamy iść? W prawo, prosto, nie wiem. Na razie bijmy ten Jezus, tu są na 45 poziomach już. Ej, no to używanie Ripple'i jest... Powiedziałbym bezsensowne, już teraz nie aktywujemy kolejnego, bo ja tu nie wbiję tak szybko. Ani expa, ani nic, no zdarza się. No, ale zawsze trochę tam treningu więcej dla nas. Chodźmy tędy, zobaczymy. Jak nie, to się wrócimy. Uuu, jakiś kolejny Frosulo. Na pewno lodowym, ewidentnie. A tutaj to same, prawie lodowe, jakieś może duchy właśnie czasami się trafią w takich jaskiniach. Wiecie, pewnie dużo ludzi zginęło przechodząc przez te jaskinie, więc stąd też duchy. Straszna rzecz. Dobra, mógłbym sobie przepłynąć na tamtą stronę, zobaczyć, tu jest jakieś przejście, ale dokąd tamta strona prowadziła? O, warto było. Avalanche, mamy lodowy ruch. Wow, fajnie. Nie, tam nie przejdziemy. Tam był jakiś... lol, dobra. Tam jest jakiś Pokeball, ale może kiedy... No w sumie jak kiedy indziej, jak zawsze mówię, kiedy indziej to się nigdy nie wracam. Więc może jednak powinienem teraz się wrócić. No mówię, Ripple'a używanie nie ma sensu. Lavaptor musi expić, a Pokémony są na zbyt wysokich poziomach. Czy wiadomo, jak się użyje Ripple'a, to jak będę miał 42, to już może nie będę spotykać tych Pokémonów. I na przykład będę miał szansę tylko trafić na takie na powyżej 42, przez co rzadziej będą ogólnie Pokémony. Ale ja chcę z wszystkim walczyć. Mało expa leci, ale zawsze lepiej mało niż nic. I powoli, no każdą walką Lavaptor stanie się silniejszy i być może dorównam w końcu owieczce, dorówna w końcu również mojemu garnikowi, czyli człowiek cebula. No ale to jeszcze długa droga przed nim, no ale będziemy mieć teraz prawdopodobnie lodową salę, więc chyba lepiej, żeby Lavaptor ćwiczył Icy Rock, nie wiem co to robi. Tu jest też przejście, teraz pytanie, czy którym przejściem, być może to jest obojętne którym. Z tobą chcę walczyć, wiem, że możesz walnąć z Knokofa, ale mimo wszystko dasz mi dużo expa. Tylko użyj jakiegoś innego, bo chciałbym zobaczyć ile expa z Lakiegiem poleci. Power Gem, dziękuję. Bardzo, bardzo miłe. Tego potrzebowałem, niestety skryta walisz, zdarza się i tak. Dawaj, miotacz ognia. Bardzo dobry, ile z Lakiegiem? No nie, no to w sumie to co, wtedy Lakieg też działał? Cholera wie. Dobra. Aha, tu jest woda, ja mówię, co się tak zatrzymaliśmy? Woda blokuje. A, tu już jest lód. Chyba źle poszedłem. Znaczy, no, wiecie, trzeba od
O tak zrobić. Tutaj, tutaj, tutaj. To zaraz, ale muszę się tam o coś zblokować. Chciałbym tego Pokebola zabrać. Cokolwiek to jest. Tylko jak? Aha, tak, w ten sposób. Bardzo prosty sposób. Oczywiście, ledwie co wchodzimy na ziemię i już te całe Frosulo już chce walczyć. Po prostu mi się skończył ten miotacz ognia, jak tak będę używał. W sumie mam jeszcze Brick Breaki, więc też trzeba je wykorzystać na lodowym. Poki. No ale powolutko, widzicie. Fajnie leci z tym poziomem. Co my tu mamy? Up, up. Dobra, niech będzie i to. Zawsze się może na coś tam przydam. I gdzie mnie to zaprowadzi? Do wody mnie to po prostu zaprowadziło. Nie wiem, czy tam jest jakieś wyjście, czy to tak... Wiecie, jest wodospad na pewno, ale to nie przejdziemy tam. No to trochę do dupy. Po co mi tyle chodzenia? Znalazłem HP Upa, ale mogły być jakieś może ciekawsze rzeczy. Co? Tu jest kolejna woda. Strasznie normalnie ta jaskinia lodowa. Duża hiperpocjon, ale przedmioty są cenne. Przedmioty warto zbierać tutaj. Dobra, idziemy dalszą. O, wyszliśmy gdzieś. Znowu jakieś polady. Porady. Dobra, nic ciekawego. Znowu lód, wszystko oblodzone. A tu już będzie jakaś walka. Levi, fajnie. Przed walką ja bym sobie podleczył mojego Lavaptora, bo chcę, żeby to do niego eksprzedł. A to tak, wiecie, cały czas. Jednego trenu jednego, zaraz potem trzeba będzie kolejne. Gdzie ja to w ogóle szukam przedmiotów leczących? Jejku. Będę musiał znowu kolejnego ćwiczyć, no bo co z tego, że Lavaptor ma 42, skoro słodziak i Siphon mają po 40, więc też trzeba będzie ich wytrenować, no ale to nie jest odpowiednie miejsce dla nich. One tutaj, no taki, wiecie, no... Siphon to na przykład Siphon, no co on zrobi tutaj? Ło, w ogóle co to jest? Jakiś fajny, taki mały słonik lodowy. A to w sumie fajny pomysł, no jest już mamut, okej? Okay? Już ktoś stworzył mamuta, więc... Więc cóż... Oj, mocne. Tutaj nie ma chyba co się bawić. Ja to po prostu muszę nawalać z miotacza ognia. Co z tego, że mi się zaraz skończą? Chociaż chciałbym dojść do kolejnego miasta, czyli Lavaptor raczej nie będzie, tylko on walczył. Bo teraz, żeby wracać się do kolejnego, to oj, nie. Fafur, który to był? To był ten... Wow, nie, no tego jeszcze nie spotkaliśmy. Jakie fajne te lodowe Pokemony są. Takie przyjemne. A to nie jest tylko lodowy. Kurde, to jest jeszcze pewnie jakiś ziemny. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dajmy słodziaka może. Może też się, wiesz, słodziak, też na coś się przydasz. Walniesz na przykład z serpa. Może ma ziemny typ, nie wiem. Przekonamy się. Nie, niezbyt efektywne. To nie był najlepszy pomysł z wszystkich, które miałem. Rock Slide. No to może po prostu będę cię bił. Już po prostu z tego go biną. Dragon Pulse. A to zaskoczenie. W ogóle to z tego Pokemona może taki bies wyrosnąć. Wiecie, znaczy tak się śmieję, nie mam pojęcia co z niego wyrośnie. Chodzi mi o to, że jak ktoś grał w Wiedźmina, to wie czym jest bies i wie, że to jest taki potwór jeleniowaty, a on ma właśnie takie jeleniowate różki. Poroże. Zobaczymy. Rock Slide, załatwi mnie czy nie. Taki niby niepozorny Fafur, no jeszcze mnie sfinczował. Shit, dobra. Chyba się podleczymy, nie chcę stracić słodziaka. Chociaż ja mam revive też. Ale bym chciał, żeby to on dostał jednak expa. Więc, no revive jest 11, na spokojnie. Dobra, leczymy cię. Mniej full HP. Rock Slide. Fajne ma ruchy, nie ma co mówić. Może być dobry na wiele typów Pokemonów. No trucizna mu zawsze coś tam zabiera, prędzej czy później do tej trucizny sam wypadł, ale bym chciał jednak, żeby mój Pokémon sam zadał ostateczny ruch, więc po prostu przywal. Przywal słodziak i wykończ. Tak jest. Koniec Fafura. Nie ma żadnych tutaj takich Pokémonów, żeby mnie biły. I co jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś oczywiście. To kolejny. Alpico, znowu jakiś pewnie kurde lodowy. Dobra, słodziak, jak walczysz, to walczysz. LOL, co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Niezbyt efektywny ruch, ale i tak trochę zrobił. Ło, wow, super efektywnie. Może to jest Pokémon Fery. Jest taka możliwość, uważam. Fajnie, że zatruty. Pasuję. Ja sobie z chęcią sam zmarnuję turę, żeby po prostu się podleczyć, ale i tak od trucizny w kolejnej turze padnie. A przynajmniej słodziak da sobie radę.
O nie, 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 don't use. Nie, revive, tylko... Gdzie je mam? Tu, super potion. Dawaj, leczko. Lecz, leczko. Alpico już padnie, jeszcze zdąży mnie walnąć. Ice Beam mam oczywiście niezbyt efektywnym. Dobrze, że kryt nie wszedł. Nie, to jest na pewno. Myślę, że to jest fairy Pokémon, bo to jest taki, wiecie, znowu króliczek jakiś taki. Glennar, tak? Dziwnie wygląda akurat ten Pokémon, taki typowy narciarz. Fajnie, że przegrałeś. Cieszę się. Cieszę się z twojej porażki. Dajcie mi revive'a. Ja dalej wierzę, że Lavaptor może tu walczyć, może tutaj dużo robić, więc nie, potrzebny mi jest jego miotacz ognia. Dobra, ja nie mam tutaj czegoś, co w ogóle bym chciał. Mam eter jak coś, to easy. Miotacz ognia, akurat oddychę sobie podwyższysz. Jest git. Tu jest jakieś kolejne przejście jaskini, nie wiem gdzie iść, naprawdę. Droga do tego miasta wydaje się mocno skomplikowana. To tylko na 32 poziomach, to tutaj trochę ten poziom mniejszy znowu w tej trawce. Nie wiem czemu tak. Brick Break nie jest super efektywny. Jaki ty masz jeszcze typ? Jaki ty masz typ, Pokemonie? Ice Body? Aha, Ice Body ma, czyli to powoduje, że jak działa pewnie grat, to on się leczy. Okej, można i tak, dobra. Użyjmy sobie tego Ripela, bo dzisiaj tam nie dojdę. Może jak będę tutaj słabszy, to nie będę w ogóle nic spotykał, gdzie ja to mam. Gubię się w tym wszystkim tutaj. Super Ripel, oby mnie nie spotykało dużo lodowych Pokémonów. Chyba tu, chociaż nie, tu nie trzeba iść. Tu jest po prostu koleś, z którym możemy walczyć, ale to dobrze. Walki są potrzebne. Znowu Pafur. Cholera. Dobra. Obyś mnie nie załatwił niczym. Ale mój Pokémon ma słabą obronę, to jest typowo pod atak stworzony Pokémon. Ale ten miotacz ognia nie jest super efektywny i to jest słabe. I tak mu biorę mało, no ale... On mnie załatwi. Ewidentnie. Nie wiem, co to za typ jest w ogóle. Może on nie ma chyba... Nie wiem. Może to jest rzeczywiście jakiś ziemno-lodowy Pokémon. O, poparzenie, dobra. Jego atak zabierze... Znacznie mi nawet nie trafi, więc super. Może być i tak. Ciekawy jestem, czy dam radę go już załatwić kolejnym miotaczem ognia. Nawet jeżeli... Chyba, że użyję Dragon Pulsa specjalnego. Ice Beam specjalny, no ale... Aha, no mam przecież typ ziemny. Zapomniałbym, że masz typ ziemny. Super. Dobrze, że przeżył, bo by nikt nie dostał expa. A w tym momencie niech Siphon dostanie. Niech on sobie po prostu wejdzie do walki. Zada jakiś air slash i będzie koniec. Ale wredne Pafury, już ich nie lubię. Pafury złe, Pafury niedobre. 41 level, fajnie. Wiem, Siphon, że wysyłać ciebie na lodowy Pokémon to straszna sprawa, więc... Czym ja mam nawalać? Może po prostu dajmy... Dajmy moją owieczkę i niech walnie z jakiegoś potężnego ruchu i tyle. Co ja tu się będę zastanawiać. Miniaturowy... Znaczy miniaturowy, chciałem powiedzieć minotaurowy Pokémon walnie z Fallplaya. Ile zabierze? No i to jest już dobry wynik. Avalanche. No... Avalanche... No swoje robi. Nie no, ten Pafur jest naprawdę dobrym Pokémonem. Nie ma co do tego wątpliwości. Trzyma się, naprawdę się dobrze trzyma. Ale dobra, to jest już jego koniec. Oby nie było jeszcze jednego Fafura, bo źle będzie dla mnie. No kogo wystawisz? Barant. Który to jest Barant? Aha, to ty jesteś. Dobra. Mam nadzieję, że padniesz na Fallplaya. Jest szybki Pokémon, ale mimo wszystko moja owieczka jest szybsza. Bardzo dobrze. 1700 expa. Bardzo fajnie. Jeszcze Trakton. Aha, Trakton, Boże. Ojej, dobra. Ale to okej, okay, może być Trakton. Iron Head, tylko niech mi nie załatwi. Nie załatwił, to mam nadzieję, że padnie. Oby. Super effective Brick Break. No Trakton swego czasu sprawi nam wiele problemów. Trzeba uważać na tego Pokemona. No i co? Jeszcze Terlard jeden. Ojejku, jeszcze Terlard. Trzeba było użyć... A jeszcze ma Dragon Rusha, który ma priority. Dobra Terlard, sam chciałeś tej wojny. Tak jest. Chciałeś, to będziesz ją miał. Oczywiście najlepiej będzie wysłać Słodziaka, ma Ice Beama. Ice Beam 4 jest super efektywny. Tylko żeby nie znowu... Nie no, Earthquake, kurde. Szybki ten Terlard jego. O, robi się coraz bardziej niebezpiecznie. To by pomyślał. Dobra, jako że ma typ ziemny, to możemy jeszcze walnąć z jakiegoś roślinnego ruchu typu Giga Drain. Wiesz co, Cebula, no widać, że trzeba z ciebie tutaj trochę... Poużywać w walce. Dawaj, Giga Drain.
powinien być dość dobrym. Jesteś szybszy, wow, dość to mało powiedziane. Nie, Dragon Rush nie ma priority, bo mnie wyprzedził. Czyli nie może mieć priority na pewno. Ten grat powinien ci brać więcej, skoro jesteś Pokemonem, który jest, obrywasz teraz super efektywnie od lodu. Powinni coś takiego wprowadzić, wtedy efekt pogodowy dany, który działa na niego teraz super efektywnie, powinien tak działać. Dobra, spadło mi strasznie dużo Pokemonów. Dajmy sobie może na pierwsze miejsce jakiegoś właśnie cebulę, żeby miał po prostu, wiecie, żeby mnie nikt nie spotykał. Jak będzie trener, to ja sobie chyba poliwajwuję Pokemony, bo trzeba uważać. Droga do kolejnego miasta łatwa nie jest. Ej, my tu wyszliśmy. Tu skąd przyszliśmy? Ej, no to bez jaj, to ja źle poszedłem jakoś. Znaczy to jest to drugie przejście tutaj prowadziło w takim razie. No nieciekawie. To gdzie ja mam iść? Bo tam w prawo się nie dało przecież. Nie widziałem żadnej możliwości przejścia. Jeszcze na dół można było iść. No tak, tutaj gdzieś... Oj, czekajcie, tutaj na przykład. Tu jest jakiś Pokeball. Tylko że co, tam to chyba przejście na dole tą wodą właśnie prowadzi tylko po to, żeby zdobyć jeszcze jeden przedmiot. Może tam obok tego gościa było jakieś przejście, ja ślepy nie widzę. Może być. Kurde, gdzie ja tak przechodzę takimi... No, zajebiście poprzechodziłem sobie. Bardzo fajnie i bardzo dobrze idzieć. Jakbyś teraz poszedł w dół. Nie, to nie jest dobry pomysł. Tutaj. Jak ja tam mam wejść? Ja chyba po prostu wiem jak, a ja tak się zastanawiam, jak to wystarczy z surfa podpłynąć najbardziej tu. No tak, ale to tak na pewno będzie to tylko nas sprowadzić do tego jednego. No właśnie. Tak, Ripple chcę użyć. Ice Beam, nie no, przydatne tutaj są te rzeczy, które możemy znajdować. Bardzo przydatne. Ice Beama, że mogę nauczyć kogo chcę. Fajna sprawa. Dajcie mi o tak, dobra, tak się da. Zaraz znajdziemy przejście. Musi być jakieś przejście do tego miasta Snowbank. Ja nie wiem jak tam iść, ale może się uda w końcu, prędzej czy później, znaleźć odpowiednią dróżkę. Tutaj na pewno nie było żadnego przejścia, może ja coś pominąłem. Tu jest jakieś zejście. No, ewidentnie to tu zejścia nie ma, mogę za drzewkiem się schować, patrzcie. O, teraz to mnie prawie nic nie widać, tam minimalnie głowa wystaje. No ale co mi to daje? Skoro to nie tu mieliśmy iść. No, tu jest fajnie, że jaskinia prowadzi. Ej, no pogubiłem się troszeczkę. Trochę się zgubiłem, nie wiem. No widzicie, no bo to było przejście od razu. W sumie to mógłbym się cofnąć i uleczyć Pokemony, skoro się już tak fajnie udało nam cofnąć do tyłu, no to cofać do tyłu. I tak, bo można się cofać do przodu. Bardzo fajnie to mówisz. Świetnie wręcz. Idziemy stąd. Idziemy, a tu jeszcze... Aha, bo tu jedna jeszcze jaskinia. Dobra, jej, to po co... Nie, wiecie co, to pieprzyć, nie idę leczyć Pokemonów. Myślałem, że tu już jest wyjście zaraz za tą jaskinią od razu do miasta, ale nie. Coś jest nie tak. Gdzie ja mam iść? Tu w prawo nic nie było, prawda? A nie, tutaj też coś było. No to zaskakujące. Być może tam to jest tylko jaskinia pod Jemy. Kto wie? Ej, możliwe jest tak, że tam tylko się chodziło po to, żeby dostać jakieś fajne przedmioty, powalczyć. A cała fajna reszta jest tutaj. Uuu, Glesjona, fajnie. Może być ta forma ewolucyjna i... No dobra. Mam poobijane te Pokemony, ale mam Drain Punch. Czemu mi to zrobiłeś? Czemu mi to zrobiłeś? Tym Drain Punchem mógłbyś go zniszczyć. No to fajne mi Pokemony zostały na Glesiona. Świetne bym nawet pośmiał się mówiąc. Dawaj go. No dużo, tylko ciekawi ile ten Blizzard zabierze. No właśnie. Trzeba być z prostej taktyki. Dać Siphona tylko po to, żeby użył Revive'a i Lavaptora sobie damy do życia. Przywrócimy. Nie będzie mdlał nam w trakcie walki. Nie ma tak. Trzeba było jednak iść leczyć te Pokemony. Strasznie wysokie poziomy. No ja tu muszę dużo podtrenować. Fajnie, że mi Blizzard co chwilę wchodzi. Nie żeby coś, żeby Blizzard normalnie zwykle nie chybia co chwilę, ale nie, jemu będzie wchodził. Ot tak, cały czas. Super. Dobra, mam nadzieję, że Lavaptor jest szybszy. No musi być szybszy, tylko żeby był w stanie rozwalić miotaczem ognia. Oby udało się. Udaje się, no, tylko że to może nie być jego ostatni Pokémon. Coś czuję, że nas samo cofnie do Pokécentrum, wiecie?
Bo my tu zaraz dostaniemy kupem. Lawinu. No coś czuję, że on mnie zniszczy. Jeszcze użyłem nie tego ruchu, trzeba było użyć jakiegoś Big Breaka, Judy. Aż się pomyślał. No i on nas kładzie Ice Beamem. Obyśmy nie stracili za dużo hajsu. 4000, dobra. Czasami się płaci więcej, a teraz ten tak nie jest aż tyle. Dobrze, że nas cofnęło, nie muszę samemu cofać się. Co dobre, to to zawsze, wiecie, wróci. Dobrze. Jeszcze raz stoczymy tamtą walkę. Jeszcze raz Lavaptor dostanie expa za agresjona. Same pozytywy. Samiutkie. Dobra, ale trzeba znowu się przechodzić przez te mnóstwo jaskiń. Ale warto było. Warto, fajne przedmioty. Ice Beam, Avalanche. Avalanche fizyczny, Ice Beam. Oczywiście specjalny. Mogą się przydać potem na mistrzostwa. Ja chciałem tutaj pływać, zapominając, że to przecież nie jest pływanie, tylko... Teraz jak to tak trzeba było, dobra. Jeszcze raz, rewanż kolego, no pokonałeś mnie, no ale ja już nie miałem Pokémonów, więc ta wygrana... Nie uznałbym jej jakoś za bardzo fajną. Zobaczymy ile... Cebula jest pierwsza? Aha, bo go zmieniłem, no dobra. Będziesz pierwszy, tym razem walnij z Drain Puncha, masz szansę na powtórkę. Masz szansę pokazać, czy Drain Punch jest w stanie... Nie jest w stanie zniszczyć niestety. On oczywiście Blizzardem trafia. Czy Blizzard rozwali cebulę? Gdy ma full HP, ale to wystarczy. Fajnie. Dobra, Lavaptor. Idź ty ćwicz, bo na tej lodowej sali to ja dostanę nieźle w dupę. Ja muszę tutaj naprawdę podtrenować mocno te Pokémony. Było blisko Pokécentrum, ale mi się nie chciało wracać. Cały ja. Dobra, dajmy sobie może... Owieczkę. Ona walnie z Big Breaka na tego wodno, prawdopodobnie wodno-lodowego Pokemona. To jest ta foczka taka w pierwszej formie. Mamy jednak nasz Barrietę jest na 52 poziomie. Zaraz jak Jimmy wygra, będzie miał 53. No ten Pokemon miażdży. On też się też przyda na tą lodową salę, więc też dobrze, że ma ten wysoki poziom. No, on przeżył. Ice Beam, jeszcze znając moje mojego farta, jeszcze mnie zamrozi. Połowa życia, no not bad. Ładny atak, przyznam. Dobrze, Glawinuk, leżysz. Jest 53 poziom. Czy on ma jeszcze jakieś Pokémony? Nie ma. Erwest już kończy. Kończy używanie kolejnych Pokémonów. Jest kolejna walka. Kurde, no ja dzisiaj chyba jednak nie dam rady dojść do tego miasta, jak tak patrzę. Dużo tego łażenia wszędzie. No dajcie mi... Gdzie mam te przedmioty? Tu są. Tu będą revive. Zaraz. Jeden revive nad cebulem i sobie muszę zmienić pierwszego Pokemona. Hiperpotionki. Kasy to teraz mam. Na początku strasznie tego hajsu mało się dostawało. Teraz jakoś z tym hajsem jest lepiej. Bo mamy na pewno z ponad 100 tysiaków po tych walkach, które dzisiaj stoczyliśmy. Dawaj, Lavaptor, tobie zależy na expie. Przede wszystkim tobie. A pokaż mi, jakie ty masz Pokemony. Najlepiej jakieś takie, żeby na hita padały. Żeby miały typowo Tytanik. No dobra, no ale Tytanik jest niebezpieczny. Z tym Pokemonem już nie raz, nie dwa się mierzyliśmy. Dobra, miotacz ognia. Ile zabierze? Wow, udało się całe. Dobra. Lavaptor, no to teraz 3000 expa, 44 poziom. Jest git. Kto kolejny? Barrietę, no ale to no, nie jest lodowy. Dobra, Siphon niech wchodzi. Pewnie nie załatwi go, pewnie padnie, ale chociaż obije. Więc trzeba pod tym względem patrzeć, że mocno walnie. Dawaj z Air Slasha. Zawsze super efektywny ruch. No, chociaż może przeżyjesz. A, flinch, super, ale mi się trafiło. Dobrze jest. Aczkolwiek Siphon to jest taki najmniej przydatny. Będzie na salę. No ale teraz oczywiście musi się wyrównać. Poziom szczęścia w dzisiejszym materiale i musiał nie trafić. Wow, 1 HP. No może tym razem jednak trafisz. Może teraz Air Slash wejdzie, dziękuję, wchodzi. Jest Air Slash, jest dobrze. Siphon, ile expa? Dużo na pewno, 2400, też dużo. No i cóż, Riley przegrała. Idziemy dalej. Czy to miasto jest już gdzieś tutaj? Czy to jednak jeszcze bardzo daleka droga? Tam jest kolejny przeciwnik. Co tutaj mamy? Tu jest jakiś Pokeball. Carbos przyda się. Trzeba będzie poużywać tych przedmiotów na jakichś Pokemonach. Tak, chcę super Ripela. Ripele zwykłe już się skończyły. Było ich sporo, ale się skończyły. Musiały kiedyś w końcu, musiały. Dobra, Dragon Tamer. To ten, nie, on może być smokiem w sumie, wiecie teraz jak tak myślę. Bo skoro ma go koleś od smoków już kolejny raz, to on może mieć rzeczywiście smoczolodowy typ. I to jest bardzo, teraz to jestem już raczej pewny, że on jest smoczolodowy.
mimo wszystko smocze lodowe Pokémony muszą oberwać super efektywnie od Brick Breaka. No dobra, rozszyfrowałem cię, Fafur. Nie musiałem nigdzie sprawdzać, rozszyfrowany i już wiadomo, że super efektywnie na niego będzie działać ciosy typu właśnie walczącego. Ciosy smocze też na pewno. No bo ogniste nie, co tam jeszcze może? No i fery. Przecież nie wiem, czy lud nie ma jakiegoś. Nie, chyba nie ma. O kurde, nie sprawdziłem, kogo wysyłasz. Aha, Fafura kolejnego. Dobra, Fafury mogą być. Już wiemy, jak je pokonywać. Już wiemy, że są smokiem. Że to jest smok. Tym razem niestety Rockslide trafia. Ile? Ale niewystarczająco. Coś czuję, że liderka, czy tam lider, będzie miał ostateczną formę Fafura. I to może być naprawdę silny Pokémon. Jeżeli. No już będzie. Nie no, smoczo-lodowe Pokémony mogą być niebezpieczne. Kto kolejny? Barant. A, to jest ten smok znowu. Ja mam tutaj na smoka, mam słodziaka na smoki. Tylko, że lodowy cios nie zadziała super efektywnie na Fafura znowu. On ma też lodowy typ, więc to tak działa. No ale Barant to akurat Ice Beam i powinien leżeć. Dragon Rush nas nie załatwi na pewno. Słodziak jest zbyt mocny, chciałem powiedzieć, a tutaj, o proszę, prawie go rozwalił. Fajnie, no fajnie, bardzo fajnie. Ile? 1100, ładnie. Jeszcze ma kogoś w takim razie. No kogo masz? Pokaż. Trakton. No dobra, no to na Traktona dajemy ciebie. Brick Break zrobi swoje. Owieczka nie, no ta to ma w ogóle ekstra. Ale nie, no teraz na pewno kolejna sala to, jeżeli na tamtej były po 45 poziomach, gdzieś mniej więcej, to teraz na tej mogą być 50. Bo jednak jakby nie patrzeć, od tego minęło wiecie, przejście do tego miasta nadmorskiego, walka z złym profesorkiem i jego ludźmi, no i jeszcze, no teraz to całe przechodzenie. Terlard. No ale Terlard znowu cię słodziak wyprzedzi, kurde. Dobra, wieszka, ty po prostu walniesz z Folkleya. Walnij z Folkleya. Dużo zabierzemy na pewno. Całego życia pewnie nie, bo Terlard nie jest aż tak słaby, żeby paść na kita. Byłoby zbyt fajnie, zbyt łatwo. Mamy na szczęście, a nie, na szczęście nie padamy. Kolejny Folkplay robi nam grę. No i trzeba będzie podleczyć naszego Pokemona. No ale mocne te smoki. Tutaj jest dużo smoków strasznie w Pokemon Uranium. Jak o to chodzi, jest strasznie, strasznie dużo. No i widzę, że już raczej, mówię, nie chcę dzisiaj już robić dłuższego materiału. Jeżeli się okaże, że jeszcze jest jakaś walka, to sobie ją darujemy. Nie mówcie mi, że tu nie ma nigdzie przejścia. Nie, no jest. Tutaj gdzieś. Chciałbym wiedzieć. W sumie to wygląda bardzo podobnie. Prawie jak nie identycznie, jak z tym, które było, wiecie, w Johto. Ej, serio, to oni skopiowali to z Johto. Dobra, słuchajcie, nie chcę iść dalej, dlatego tak się, o, tu ładnie ustawimy. Kolejny materiale, już na pewno dojdziemy do kolejnego miasta, ale dzisiaj nie chcę nic więcej robić. Dzisiaj już jedyne, co można sobie zrobić, to po prostu wziąć, nie Pokepot, wziąć plecak i po prostu hiperpocjonami sobie podleczyć Pokemony, bo strasznie poobijane, a zasługują na to, żeby jednak od kolejnego mieć znowu pełni sił. Ale w sumie Pokepot też można sprawdzić, bo ciekaw jestem, w którym jesteśmy miejscu. Jesteśmy w połowie drogi już tak naprawdę, nawet więcej niż powiem, wydaje mi się, do Snowbank Town. No i cóż, potem trzeba będzie wyruszyć, bo tu było Venice City, będzie Power Plant, Omicron, o, to jest jakaś kolejna elektrownia, no i oczywiście Tsukinami Village. Training Dojo, tam jest fajnie wiedzieć. Są inne wyspy, ale nie wiem, chyba raczej nie będzie można po nich podróżować, tak mi się wydaje. W każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie skomentować ten filmik. No i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A my widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. To tyle na dzisiaj, tak więc cześć i czołem i na razie, hej!